Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Daraliwka w odcinku dentystycznym, tak to nazwijmy. Wiem, że śledzicie walkę Oliwki z ząbkami, z tym przełamywaniem lęku przed dentystą. No i słuchajcie, po ostatniej wizycie w komentarzach padło dużo pytań, bo ja wtedy powiedziałam, że Oliwka prawdopodobnie będzie nosiła aparat na ząbki. No i ja na te pytania nie umiałam odpowiedzieć, dopóki nie pojedziemy do ortodonty. No i dzisiaj, słuchajcie, zabieramy Was ze sobą na wizytę właśnie do ortodonty. No i ja w sumie nie wiem dokładnie, jak ta wizyta będzie przebiegała, ale wszystko Wam pokażemy, czy on będzie robił jakieś zdjęcie tych ząbków, czy przegląd ząbków, żeby dopasować aparat. No na pewno będzie to aparat raczej wyjmowany, bo Oliwka ma jeszcze mleczaki, więc stałego chyba się wtedy nie zakłada, ale nie wiem, mogę się mylić. Wszystkiego dowiemy się już po wizycie. Zaraz wyruszamy, Oliwka się szykuje, Dawid się szykuje, ja już gotowa, tylko czekam tutaj z Wami razem, żeby Wam nagrać ten wstęp, więc trzymajcie za Oliwkę kciuki. I jeśli odcinek się Wam spodoba, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. No i napiszcie tam Oliwce na dole jakieś miłe słowa wsparcia. Gotowa na wizytę u ortodonty? Tak, tylko musimy... się trochę stresuję. No nie stresuj się, Oliwka, dzisiaj tylko przegląd będzie, więc wszystko spoko, tylko musimy uczesać włosy, bo w ogóle odwróć się, zobaczcie, jakiego pani Oliwce warkocza na włeb zrobiła. Cudowna fryzura, Oliwka, no twoja pani jest po prostu przekochana. Idziemy się czesać, założymy bluzę i wyruszamy. My jak zawsze z przerwą na tankowanie, słuchajcie, i jedziemy dokładnie do Kliniki Akademii Stomatologii w Łodzi. Nigdy tam wcześniej nie byliśmy, więc sobie wszystko obczaimy. No mam nadzieję, że będzie fajnie. Oliwka, w ogóle się nie stresuj, bo dzisiaj to jest taka wizyta przeglądowa, adaptacyjna, taka wiecie, no żeby zobaczyć co i jak. A po dentyście, po ortodoncie w sumie, zabieramy Oliwkę na małe zakupy, bo musimy kupić kurtkę i buty zimowe. I ja jeszcze muszę wejść w jedno miejsce, gdzie są puszyny i squishmallowsy i dajcie znać, czy wiecie, o jaki sklep mi chodzi. I nie, to nie jest smyk. Idzie dziad Garfield. I ruszamy. Masz stresika? Dzień dobry. Dzień dobry. Wychodzisz do dentysty? Tak. I tam też się tak boisz? Nie, tam się nie boisz, bo już znasz tą ciocię, tak? A mnie jeszcze nie znasz. Zakryś, ten bole? Zakryś. Zakryś. Buzia w tą stronę, dobrze? Cała buzia. Ja będę ciągnąć policzek. No to mniej się jak na plaży, po prostu wakacje. Piąć. Można zrobić taki utrzymywacz przestrzeni, który będzie trzymał miejsce na stały ząb, więc to nie jest problem. Możemy. Ważne jest, żeby takich zębów, które sieją bakteriami na cały organizm, nie było. Nie służy. Zrobimy najpierw zdjęcia aparatem fotograficznym. Takim jak ma mama. W buziach. Potem zrobimy skany. Skaner mamy czysty, przygotowany? Tak. Potem zrobimy skan. To też są zdjęcia, tylko takie trochę inne, wiesz? Takie trójwymiarowe. Dobra? To jest ten aparat, co robi 1000 zdjęć na sekundę. Dobra? Widzisz? Zobacz, jak strzela. Dobrze? Otwieramy. Jak było? Opowiadaj. Pani cię nam zabrała. Słuchajcie, my już po wizycie i teraz przyjechaliśmy do manufaktury. Jak mówiłam, będziemy kupować Oliwce kurtkę i buty zimowe, jeszcze Stasiowi buty zimowe. I jak tylko wrócimy do domu, to ojejdź, wszystko Wam opowiem, ale jestem mega, mega pozytywnie zaskoczona, więc czekajcie na naszą relację. Trwają poszukiwania idealnej kurtki i teraz przyszliśmy do Forefa i mamy taką fajną fioletową. No nie wiem, Oliś, odwróć się, pokaż się.
Zaprezentuj ładnie. Ciepła będzie, czy nie? Ciepła. Ciepła? No nie wiem, ja bym poszła jeszcze gdzie indziej, ale... No ta jest na razie najlepsza ze wszystkich znalezionych. A najlepsza to jest twoja i to bym tego chciała, serio. No nie każdy może być VIP-em, nie? Ale ja ją znalazłam. Nie, no, jak ty znasz? Ja tydzień przed tobą widziałem. Nie, bo ja... Mówiłem ci, że tydzień przed tobą widziałem w tym i pojechaliśmy do innego. Jak ja czekałam, wiesz, jak i walka była o tą kurtkę. Ja znalazłam. Tak, jak ciebie nie było. Oliwka, jak idą poszukiwania kurtki? No chyba będziemy zamawiać. Słabo, nie? Tak. Idziemy teraz do sklepu Claire's, bo słuchajcie, czeka tam na nas jakiś prezent. Tak, Oliwia? Tak. Ciekawe, co tam będzie. Nasz prezencik! Pokażemy wam w domu. Znaczy tutaj już widać, zobaczcie, mamy Bigginsa. Będziemy dmuchać wielką, gigantyczną maskotkę, a tutaj to wam powiem, że są same cuda. To nie, Oli? Tak, i coś, co bardzo chciałam. Słuchajcie, podjechaliśmy teraz do McDonalda, bo dzisiaj jest premiera wszystkich drwali, bo teraz był dostępny do dziś, do wczoraj, ten taki zwykły, a teraz jest jakieś nowe i z żurawiną i coś tam, no i my z Dawidem chcemy spróbować. Oliwka sobie bierze McChickena i chcieliśmy ogólnie wejść do środka, ale jest tyle ludzi, że weźmiemy sobie po prostu na wynos i zaraz otworzymy w domciu nasz prezencik od Claire'sa, bo już nie mogę doczekać. Oliwka, masz smaka na maka? Stasiu też? Mam ciocia maka. Masz coś na maka? Tak. Zobacz, jakie fryty zakręcone. Ciamakana. Jakie? Ciamakana. Okej, słuchajcie, my już w domu i teraz już tak na spokojnie opowiem wam o całej wizycie i o naszych wrażeniach. Ja po prostu jako mama jestem mega zadowolona. Oliwką zajęła się pani Monika i słuchajcie, już dzisiaj na dzisiejszej wizycie obgadaliśmy temat aparatu i jeszcze przed świętami Oliwka będzie już miała założony aparat na ząbki. Zrobiła pani Monika jej takie zdjęcia, te skanery, jakieś rentgeny, wszystko, ja się nie znam na tych, wiecie, takich określeniach dentystycznych, ale wszystko było po prostu, no, poziom ekstra, podejście do dzieci ekstra, same po prostu plusy. Byliśmy tam pierwszy raz, ale ja to, w ogóle ja też potrzebuję aparatu i ja myślę, że ja też się tam udam, naprawdę. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem i super miejscówka, więc jeżeli jesteście z Łodzi albo z okolic Łodzi i szukacie fajnego miejsca właśnie do leczenia ząbków albo do założenia aparatu, albo do czegokolwiek z ząbkami związanego, to bardzo serdecznie polecamy i zaraz Oliwki też zapytam, jakie są jej odczucia, ale no w moich odczuciach jest super. Za 2 tygodnie pani Monika ma zadzwonić do nas już po tej takiej ząbkowej diagnozie, dokładnie opowiedzieć nam kiedy, co i jak z tym aparatem, no i zabierzemy was pewnie znowu ze sobą, jak Oliwka będzie miała zakładany ten aparat. Dobra, panno Oliwio, pytam się teraz o twoje wrażenia z kliniki Akademii Stomatologicznej. Ta pani, co mnie właśnie badała, znaczy tak, sprawdzała ząbki, no. To ona była super miła i jak poszła ze mną bez rodziców, to też była bardzo miła i się nawet nie bałam. Ale ty byłaś mega zestresowana tam. No. Ale trzeba było się stresować? Nie. Jesteś ciekawa z ząbków po aparacie, jak będą wyglądały i w ogóle? Tak, ale się troszkę boję zakładać. Nie będzie nic bolało. Zobaczysz, będzie super. Więc słuchajcie, przed nami będzie jeszcze usunięcie jednego ząbka Oliwii i wyleczenie jednego ząbka i potem już ruszamy z aparatem. Dajcie znać, kto z was ma może założony aparat, może podpowiecie coś Oliwce, może jakieś dobre rady. My chętnie posłuchamy, znaczy raczej przeczytamy tam na dole w komentarzach. A teraz pokażę wam w ogóle dzisiaj, w ogóle tak się złożyło mega, że dostałyśmy z Oliwią prezent od sklepu Claire's. Byliśmy w Łodzi, w manufakturze, nagrywaliśmy też tam shortsa i normalnie dostaliśmy prezent, ale nie uwierzycie, po prostu nie uwierzycie, co tam jest. Ja wam pokażę nie wszystko dzisiaj na odcinku, bo już jest późno i w ogóle jeszcze musimy z Oliwką zrobić angielski, ale pokażemy wam takie 3 rzeczy, albo 2 i urywek 3. Ale ta 3 to jest po prostu taka... Pierwszą mogliście już zobaczyć, bo Dawid tam nagrywał, jak schodziliśmy do parkingu, tam na parking. Słuchajcie, to jest Biggie's! Ogromna, dmuchana maskotka! To
jest po prostu taka piłka i zobaczcie, tutaj te włoski wystają i my mamy normalnie tego pięknego jednorożca i ja już się nie mogę doczekać, jak to otworzymy, ale będziemy to otwierać ze Stasiem, bo on zawsze widział to na reklamach i on też bardzo chciał to zrobić, więc to jest pierwszy nasz prezencik. Jeju, normalnie już się czuję, jakby były święta, dzięki Klerz, naprawdę. I ja już chcę ubierać wszystko i układać wszystkie prezenty pod choinką. Ale Bigis to nie wszystko, słuchajcie, bo mam tutaj torebeczkę z niespodziankami i to się tak fajnie złożyło, że dzisiaj akurat po ortodoncie, ortodoncie, tak powiedziało mi się, po ortodoncie i takie prezenciki mamy. Dobra, słuchajcie, to mam tutaj saszetkę z Disneya, to jest Beauty Pop, ja jeszcze nie wiem, co to jest tutaj, Funko w ogóle, nigdy ich przenigdy nie widziałam i nigdy nie otwierałam i to obiecałam Stasiowi, więc zaraz go zawołamy, ale to nie wszystko i pokażę wam chyba więcej rzeczy, chociaż poczekajcie, poczekajcie, tutaj znowu mam coś z Disneya, tutaj mam, zobaczcie, ja nigdy też nie widziałam, że Rainbow Cornsy mają saszetki, Pocket Poppy Corns i to może być mega, mega słodziutkie, tym bardziej, że tam w środku jest mega mięciutko. I teraz słuchajcie, pokażę wam urywek ostatniej rzeczy. Chyba już widzieliście nawet za dużo, patrzę tutaj w ekranik, ale no, soft and squishy, możecie zgadywać, co to jest, a całość na pewno zobaczycie w następnym odcinku i na Instagramie w rolce i na TikToku i obserwujcie nas wszędzie, to na pewno nie pominiecie niczego, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek i teraz słuchajcie, tak, idziemy do angielskiego. Witam pana Stanisława. Mamy dla ciebie tutaj jakąś tajemniczą saszetkę. Jesteś pan Stanisław. Otwieraj i pokaż, co będzie w środku. Jakieś myszki Miki może, albo te wiewiórki z Disneya. Dlaczego ty mi uciekasz, jak ja chciałam tutaj z tobą? Musisz opowiedzieć, Stasiek, co ty masz w środku. Pomóc ci otworzyć? Nie. Nie? Poczekaj, ja ci może pokażę, gdzie. Tu. Albo i nie tu? Wow! Czekaj, to tak trzeba chyba. Oh my god! Lady, ty nie będziesz otwierała saszetki, no! I co nam się trafiło? Co nam się trafiło? Pokaż. Ale to jest mega fajne, to nie jest zwykła figurka! Słuchajcie, to jest mini Funko Pop! Zobaczcie tylko, to jest mini Funko Popik! To jest wszystko w takim fajnym plastikowym opakowaniu. Ja cię kręcę, no mamy myszkę Miki, ale to jest po prostu mega. Naprawdę się nie spodziewałam, to jest super. No i weźcie teraz, wyobraźcie sobie, że zbierzecie całą kolekcję takich figurek i to fajnie tak poustawiać. Mega super. A teraz czas na puszynowe lekcje. Słuchajcie, właśnie się okazało, że Oliwce szykuje się kolejny sprawdzian z działu pogodowego. Dosłownie chwilę temu, pamiętam jak powtarzałyśmy na sprawdzian z działu niepogodowego, tylko urodzinowego, takiego imprezowego. A teraz Oliwka już kończy kolejny dział z tego pierwszego sprawdzianu. Oliwka dostała 4+, więc bardzo dobrze i mam nadzieję, że ten kolejny też pójdzie dobrze. No i teraz słuchajcie, Oliwka ma takie powtórzenie słówkowe. Powpisywać tam po... Mogę pokazać? Poczekaj, o, już coś pisałaś, dobra. Do obrazków mamy dopasować po prostu te wyrazy, które tutaj są. I co tutaj? Jedno pytanie, bo to chyba jest to, nie? Ej, to jest, myślę, że to jest hot? Tak. Że on jest... A no może, że on sobie tak odgarnął? A to nie jest to czasem? Cold? To? A nie. Cloudy, chmurzasto, no. Bardzo dobrze. Ja sobie, słuchajcie, przyniosłam jeszcze paczuszkę od widza i jak tylko Oliwka lekcję zrobi, to zaraz sobie ją otworzymy. Okej, słuchajcie, angielski skończony, ale Oliwka, ty nie malujesz tego jakoś? Muszę przecież. To wiesz co, otwórzmy paczkę. I zostawimy to na potem malowanie. Już wtedy wszystkie lekcje masz zrobione, więc będziesz sobie tam malowała na spokojnie. No i jutro co tam, Oliwka, ty masz? Angielski, tylko takie... Powiem wam, że z tej firmy miałam buty. Tak, bardzo w ogóle dużo pudełek dostajemy właśnie z Nelly Blue, z paczkami od widzów i Oliwka też często miała z tego buty. Co? Żelki Szczupa Czupsa? Oliwka, testujemy. O, Oliwka, coś dla ciebie. Dawaj, proszę. Nie, ja nie chcę. Czy tylko ja jestem fanką żelek w tym domu? Pyszne.
Słuchajcie, Oliwcia też uwielbia robić te bransoletki, ale tutaj mamy dodatkowo jeszcze z przywieszkami. A tutaj mamy królicza. Króliczek, a ja mam, słuchajcie, Dumbledora. Ty zbierasz te figurki, no nie? O! Opis. Ale jaki fajny, zobaczcie. Gwiazdeczkowy, wielokolorowy. O. Żółwi. A muszę chyba głowę wyciągnąć. Słuchajcie, ja mam list. Cześć, mam 8 lat, chodzę do drugiej klasy, czyli tak jak Oliwka. W wolnych chwilach bardzo lubię oglądać twoje filmiki, bardzo mi miło. Jesteś bardzo miła i wesoła i to lubię najbardziej. Love, ojeju. Co się na to? Co to? Główka. Głowa, a, że chowa może mu się. Nie. Mamy listę kanałów, słuchajcie. Darliwka, Werka Aferka, Mufinka, Mister Drobny i Wersow. I tutaj mamy podpis Ewa Matwiejczyk. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. Pozdrawiam gorąco. My ciebie też bardzo pozdrawiamy. A tu mamy podpis Darliwka. O, dziękuję. Jak ja to uwielbiam. Mam nadzieję, że dziad mi tego nie zabierze. Muszę to gdzieś schować normalnie, słuchajcie. Pokaż, bo ja nic nie widzę. Z czego to jest? O, jakie fajne. A tutaj zestaw. Ej, jaka scrunchie. I to jest z Pepko. Jaka piękna gumeczka, taka welurowa. A tu co? Co to jest? Co to jest? Uuu, naklejki z Goofy, myszką Miki i Donaldem nawet. Ej, dlaczego Oliwia mi dzisiaj wszystko zabiera? Dawaj, Wita. Wysypna. Wysypywanki Stasia. Zostawiamy. Wysypywanki zostawiamy. Na razie nie będziemy się sypać. Miss Polonia. Miss Aga to jest? Ale mega wyszło, jeżeli tak. Zobacz. Ej, mamy tam małe... Co jest tego? Na. Nawet mamy małe konfetti, słuchajcie. Ej, mamy całą naszą rodzinkę. Oliwka, ja, Dawid, Stasiu i Lady. Przepiękne. Więc Ewa, my ci dziękujemy z całego serduszka. Wysyłamy oczywiście serducho, pozdrawiamy. I dziękujemy za takie superowe niespodzianki. Prawdziocha. Oliś, to teraz ty bierz się za kolorowanie. Ja muszę spróbować jeszcze mojego prezentu. No przepraszam, ale jak ja widzę słodkie, to ja szaleję. Dzisiaj mam jeszcze dzień taki na słodkie, wiecie? Ewa mnie uratowała totalnie. I słuchajcie, ja idę się uczyć układu z TikToka do piosenki Julki Żugaj. Południowy biegun. Ja się już uczę kolejny dzień. I ja w ogóle nie umiem się tego nauczyć, więc to jest hit. Jak jest taki moment, słuchajcie, bo to jest... Czekajcie, jak to jest? Najpierw jest coś takiego, potem jest, Boże, ja już nie pamiętam, że to mi się myli, taki, że wyjątkowy jak jeden płatek śniegu i normalnie nie mogę tego zapamiętać i potem jeszcze jest to takie o, więc życie po prostu youtuberki, tiktokerki czy czego tamkolwiek jest mega trudne, bo ja bym bardzo się chciała nauczyć tego układu i bardzo bym chciała nagrać do tego TikToka, bo mega mi się podoba ta piosenka i chyba to będzie taka numer jeden top świąteczna po prostu w tym roku, ale to chyba jeszcze nie wszystko ze świątecznej płyty Julki Żugaj, więc ja się nie mogę doczekać naprawdę. I serio, ja jem tego Ferrero Rocher na mod jakąś i idę się uczyć po prostu układu. I jeszcze najgorsze jest to, wiecie, że jak ja patrzę, jak ktoś to nagrał i im to tak lekko idzie. A jak ja patrzę te moje nagrania, to tak jakby słoń wszedł w jakieś szklane talerze dosłownie. To jest przerażające i to jest przykre, że ja nie umiem. Jednego, co się nauczyłam, to właśnie to, co było, to takie to, potem to o... I ja już nawet tego nie pamiętam, więc... A nie, to one o, to było spoko też, to pamiętam nawet z tamtego roku. Nie, one o, one night i potem tururu. No, no więc widzicie, no my nie mamy pamięci w ogóle do układów tanecznych, więc Ewa, dziękuję ci z całego serduszka i wam widzowie kochani też dziękuję, że oglądaliście, że byliście, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli jeszcze nie macie subskrypcji na naszym kanale, to zostawcie nam subika, bo powolutku dobijamy do tej magicznej liczby 200 tysięcy i będziemy mega, mega szczęśliwe. No. Ile? No już zbliżamy się, już coraz bliżej jesteśmy, Oliwka. Więc bardzo dziękuję wam za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie i do następnego! Pa, pa! Fofok.